No cześć wszystkim, Teada Ligowski i dzisiaj zagram w Call of Duty. Ja wiem, że ostatnio filmy bardzo nieregularnie wstawiam, ale no cóż, cry about it. Cały czas jedziemy po Orion Grind, cały czas wbijam levele na tych przeklętych broniach. Teraz jedyne co mi... Wszystkie pistolety mam zrobione oprócz Basiliska X13 Auto, czyli dwóch broni, których... Nienawidzę, nie lubię tych pistoletów. RPG wszystkie są na level, który pozwala mi wbijać kamuflaże. Nóż jest na piątym, ale nóż ja lubię grać nożem. Czyli zostało mi do wylevelowania broni 11 broni, jeśli dobrze liczę. Ale możliwe, że źle liczę. Jezus Maria. Ja nie mogę! Dobra, porozmawiajmy o tym rewolwerze, bo nie wytrzymał naprawdę, ten rewolwer jest taki żałosny. Bo ogólnie on fajny damage zadaje, ale to jest po prostu gorszy Desert Eagle, naprawdę. Bo rewolwer w tej grze działa tak realistycznie, jak klikasz, nie? To jest taki, jest pół sekundy takiego po prostu niczego. Nawet słychać ten dźwięk, taki pts, taki wiecie, ten klasyczny rewolwer, taki jak pociągasz za spust, nie? Ja klikam, żeby strzelić i, nie wiem, ułamek sekundy, nie wiem, chwileczkę potem strzela. I to jest bardzo wkurzające i to bardzo utrudnia strzelanie. Nawet nie macie pojęcia jak, bardzo. Bo masz celownik na głowie typa, albo masz celownik na typie i zanim twoja broń strzeli, po tym jak kliknąłeś spust, to on już zdąży zejść sobie, nie wiem, ucieknie ci. Więc to jest naprawdę wkurzające, ja nienawidzę rewolwera, nie cierpię. Ja lubię Call of Duty, naprawdę uwielbiam, ale czasami po prostu doprowadza mnie do szewskiej pasji. Mam dzisiaj dobry dzień, mam dzisiaj naprawdę dobry dzień. Wychodzę, siema, jak się wychodzi? O tym mówię właśnie, ja przycelowałem, kliknąłem za spust i zanim moja broń strzeliła, on się zdążył schować. Tak nie powinno być. Ja w ogóle, by the way, ja mam, jest tutaj, można zmienić spust. Co nie? Na tej broni. Mam najszybszy spust, który można mieć. Czyli mam jak najmniejszy, wiecie, delay na tym strzelaniu. Zginąłem przez ścianę. Ja zaraz spadłem. Ja dlatego ja po prostu nie wstawiam tyle koda, ile chciałem, bo ta gra zaczyna mnie wkurzać. Czekam, aż shipment wyjdzie. Ja bym chciał zauważyć, że moja broń strzeliła. I ja wam teraz pokażę w zwolnionym tempie. Jak moja broń strzeliła, był dźwięk wystrzału idealnie w środek jego tors i mój pocisk nie wyleciał z mojej broni. Netcode w tej grze, czy Tikrit, czy cokolwiek powoduje to, że tak się dzieje. W tej grze jest zarąbisty, naprawdę. Podoba mi się to, że firma, która zarabia miliardy dolarów, nie wiem, dziennie, nie może zrobić dobrego, nie wiem... Nie wiem jak to się nazywa, netcode, tikrate. Nie jestem ekspertem od gier komputerowych, ja tylko umiem w nie grać. Czy umiem w cudzysłowie. No traf! Jezu, jak mnie to wkurza, naprawdę ten delay, to jest żałosne, to jest najgorsze uczucie na świecie, jak po prostu klikasz spust i on się nie spuszcza. Ja ich zabijam, nie? Ja mam 29 killi, co jest nawet dość dużo, jak na tą grę i tą mapę. Ale mówię, po prostu granie tym rewolwerem jest takie wkurzające. Ja wiem, że ja się powtarzam cały czas, ale to jest takie upierdliwe. Ja mógłbym mieć, nie wiem, 40 killi. Ja nawet nie przesadzam. Miałem chyba, nie wiem, z 10 momentów co najmniej, gdzie po prostu... Miałem celownik na typie, pociągnąłem za spust, on kucnął i nie trafiłem. Jest to irytujące na poziomie bardzo. Ja dosłownie przycelowałem i moja broń nie strzeliła. Ja wiem, że muszę też kliknąć, ale ja kliknąłem. Musicie mi uwierzyć to na to, jak kliknąłem i moja broń po prostu nie zrobiła klik. A nie wiem czemu, ja po prostu zostawiam sobie te najgorsze bronie na sam koniec. Ja zawsze tak robię w Call of Duty, jak wbijam jakieś bronie, jak próbuję zdobyć golda na wszystkich broniach, to najpierw gram tymi, co faktycznie są dobre. Potem marudzę, narzekam i beczę, jak muszę tym czymś grać. Bo tak naprawdę teraz jedyne bronie, które mi zostały, to są takie, z którymi nie będę miał przyjemności grać. Snajperki może. Snajperki jeszcze może. Ale będę zmuszony grać snajperkami też bez dodatków, ponieważ nie mam poziomów na nich za bardzo. Pewnie niektóre sloty są jeszcze zablokowane. Granie snajperkami bez dodatków jest trochę wkurzające, a tej nawet jeszcze nie mam odblokowanej. Ja nie chcę tego mówić, bo wiem, że ja tego nie zrobię. Pewnie będziecie się śmiać ze mnie w komentarzach, ale postaram się do końca grudnia wstawiać filmiki codziennie.
Albo co dwa dni. Ja wiem, że ja pewnie tego nie zrobię, bo jestem leniwą ale postaram się. A więc no, ja się będę z wami żegnał. Idę dalej torturować się rewolwerem.